Cześć, ja znajduję się w Japonii, w miasteczku Kominoyama. Dzisiaj pokażę wam tutaj właśnie jak nas tutaj ugościli Japończycy, jak to wygląda od środka. No jesteśmy tutaj na zgrupowaniu przed igrzyskami właśnie olimpijskimi. Już tydzień tutaj jesteśmy, no i zapraszam was do obejrzenia tego filmiku. Pozdrawiam was. Tak wyglądają domki, w których mieszkamy. Takie drewniane domki dwupiętrowe. Drewniane takie chalupy. Teraz się przejdę tutaj trochę. No zobaczcie. Zawodnicy tutaj właśnie jakby słyszą ubrania, bo jutro już wyjeżdżamy stąd. A tutaj z drugiej strony jest wszystko otoczone naturą, lasem. Jakaś mucha na mnie usiadła. Tutaj zawodnicy sobie gacie suszą. To jest moje mieszkanko, które widzieliście wcześniej. Albo będziecie widzieć je później, bo nie wiem jak to zmontuję. Teraz pokażę wam jak wygląda właśnie ten domek w środku. To zapraszam, żeby nie przedłużać. To jest półeczka na buty. I są takie fajne jakby napisy, widzicie. Solki, jest prośba. Oni się tak młodzieżowo zwracają do nas. Zobaczcie, tutaj jest łazienka. Pik pik. Chyba ja tutaj jestem, nie wiem. Tutaj jest wanna dla karła. Ja się tu cały nie zmieszczę nawet. Wow. Pyk. Bym się nie zabił, bo to takie jest jakby podwyższenie. Pierwszego dnia jak tutaj wchodziłem, było ciemno wieczorem. Się potknąłem i się prawie wyrąbałem. Prawie zęby zgubiłem. Pewnie zastanawiacie się, co tutaj jest. Aha. Nie mylicie się. Kurczę, to nie to światło. Pyk. To jest szalet. Zobaczcie, oni tutaj mają specjalne jakby klapeczki. I teraz wam je pokażę. Toaletowe, najmodniejsze są tutaj w Japonii, wszędzie wszyscy w nich chodzą, nie na żartuję. Oczywiście, a tutaj mamy, prawda, instrukcje obsługi takich paneli, właśnie toalet elektrycznych, ale u nas jest tylko podgrzewana deska. Jak widzicie, jest podłączony on do prądu. Wejdźmy tutaj trochę głębiej. Z tych ciekawszych rzeczy tutaj w pokoju, co wam mogę pokazać, to jest oczywiście ten stolik. Stolik bez krzeseł, u nas właśnie w mieszkaniu nie ma nawet żadnego krzesła. No i tutaj właśnie siedzi w ten sposób tutaj przy stoliku, ale ja mam takie długie nogi, że jest strasznie niewygodnie. I nagrywam wam ten fragment jeszcze raz, dlaczego jest to cięcie takie niewygodne. Bo zasłoniłem mikrofon, nic nie było słychać, no taki ze mnie profesjonalista jest. Nie wiem, czy tam dalej te materiały też słychać, czy nie, ale pokażę wam jeszcze, co tu jest. Tu jest właśnie telewizor. Zwykły, nic nadzwyczajnego. Ale to jest bardzo ciekawe. Wiecie, co to jest? To jest czajnik. W ogóle nie przypomina naszego czajnika europejskiego. To jak się klika, no to właśnie leci gorący wrzątek. No i chyba tyle z najciekawszych rzeczy tutaj. A, może wam pokażę jeszcze pokój Kajetana. Bo nie ma, nie wiem, gdzie on gdzieś poszedł. A taki widok mam za oknem. Zgłodniałem trochę. Może wam pokażę stołówkę.
I tymi właśnie busami, co widzicie tutaj, jeździmy na treningi. Tam jest bardzo piękny widok, ale niestety góry zostały pokryte właśnie chmurami. Za dużo nie widać. A ja wziąłem sobie kawkę do pokoju na wynos i wracam się wychillować trochę przed treningiem ostatnim, bo dzisiaj wyjeżdżamy już do wioski olimpijskiej. Co mogę tu jeszcze powiedzieć, że ta społeczność tutaj mieszkaniowa, właśnie miasteczka tego, nas bardzo miło przyjęła. Jak widzicie, mam nawet koszulkę, którą dostaliśmy od nich. I dostaliśmy jeszcze takie maseczki właśnie z logiem miasta i takie kartki ozdobne. Może jak otworzę w domu, to wam pokażę, chociaż nie wiem, bo chyba do Polski zawiozę tego gifta z tą kartką, bo ładnie jest naprawdę zapakowany. No co wam mogę jeszcze tu powiedzieć? Naprawdę fajnie spędzony tydzień, tylko zamknięci byliśmy cały czas, za bardzo nic nie zwiedziliśmy. No i jakby tutaj możemy być bez maseczek, a w pomieszczeniach w maseczkach musieliśmy przebywać, no to podobnie jak w Polsce. Patryk, jak ci się podoba stadion? Stadion jest świetny. A klimat Japonii jak ci się podoba? Klimacik? Na razie co? Zielono, pola ryżu i nic tym więcej nie widziałem. No, tak jak nasze stroje kadrowe zielone. Ten cały stadion tutaj. Może dzisiaj coś się zmieni? Może. Się nie zabij na schodach. Teraz pokażę wam, jak wygląda stadionik. Nic nadzwyczajnego. Stadion zielony, umieszczony, jakby to powiedzieć, na środku pola. Jakieś łące, otoczony lasem. Zobaczcie, nawet trybun nie ma. Tu są jakieś takie magazynek czy coś takiego, rzeczy. Przejdziemy salą do niej. Tak ona wygląda. Cześć.